Protek Smart 35 Beta X-Night 35. Jest jeszcze Crux 35. A teraz do tej stawki dołączyła jeszcze Roma F35. Chociaż w sumie może powinien pokazać w ten sposób, bo trochę już nią polatałem i jest o czym opowiadać. Zacznijmy od tego, że 3,5 cala to moim zdaniem ten sweet spot, złoty środek, czyli najlepszy, co sobie można wybrać. Kupa frajdy, kupa zabawy, długi czas lotu, relatywnie niewielka masa, ale nie uprzedzajmy. Nie uprzedzajmy faktów po kolei. Cholera, to w ogóle ściągałem z pół. A może się przyda. Na pudełku od Romy F35 można zobaczyć taki niebieski znaczek. EmuFlight. Bo to jest dron, który przychodzi od producenta nie z zainstalowanym Betaflightem, a EmuFlightem. No ten mój już taki trochę pomęczony, bo mimo, że ma dopiero kilka dni, naprawdę sporo nim latam. Swoją drogą, spójrzcie na to śmigło. A, nie to. To. Ono już naprawdę wymaga uwagi. Chociaż z drugiej strony lata jak szatan. Daytony lubię za to, że w pudełku zawsze jest potąd rzeczy. Dron przedgotowy do lotu, bez założonych śmigieł. Poza standardowymi rzeczami mamy zipki, paski na baterie, jest drugi battery pad, jeden jest zainstalowany. Jest dość dużo zapasowych śrubek. Dostajemy kabel USB-C, kable do przylutowania nowych odbiorników, jeśli ten, z którym kupiliśmy drona, nam nie odpowiada, i instrukcje z obrazkami. Ja mam wersję cyfrową, więc dostałem jeszcze ulotkę o wiście i schemat ramy. 3,5 cala jak 3,5 cala. Na pierwszy rzut oka, czym on się różni od takiej bety, czy od mojego ukochanego Smarta? Bo spoiler, do tej pory Smart to dla mnie był najlepsze 3,5 cala na rynku. No, to przede wszystkim silnikami. Tutaj 1404, tutaj 1404. W Kruksie nie zgadniecie, 1404. A tutaj 2203,5. I to są jeszcze silniki 2650KV, czyli ten egzemplarz, ta sztuka lata na 6S. Nie muszę chyba mówić, że z niejednego pieca chleb jadłem, niejednym dronem latałem i większość dronów, chociażby jak ta beta, no takie wzbudza we mnie emocje, że jeszcze mi się nie chciało nakręcić na ten temat filmu. Ale to... to jest zupełnie inna historia. Zimno i mokro, więc lądowisko sobie zrobimy. O tutaj. Lądowanie z tych twardszych, ale spoko, na miejscu. Mamy tutaj
klasycznego X-a, chociaż jest on trochę spłaszczony, szerszy niż wyższy. To jest dron do freestylu. To, że jest szybki, to nie powinno nikogo dziwić. Ma ogromne silniki, ogromne jak na swój rozmiar. Przy czym, jak sobie tak popatrzyłem, to są dokładnie te same silniki, czy ten sam rozmiar silników, co w wypadku Proteka. Przy czym Protek służy do czego innego, ma dźwigać większy ciężar, pełną kamerę, dużo większą baterię, więc radzi sobie trochę inaczej. To jest pornografia. Czysta prędkość i tak jak wielu producentów o wielu swoich dronach powie, no jest mniejszy, ale lata jak piątka. To faktycznie lata jak piątka. Długi hang time po yospinie i puszczeniu drążka, on praktycznie sunie jeszcze metry do tyłu. No morda mi się śmieje, dawno się tak dobrze nie bawiłem tak małym dronem. Co jeszcze zdradza, że on ma sporo mocy? Port XT60. I właśnie, pomówmy chwilę o jego budowie. Typowa kanapka. Top plate i bottom plate. Tu akurat ramiona przymocowane na stałe. Wydawać by się mogło słaby pomysł, bo dron no jednak mocny, więc narażony na złamania. I pewnie tak jest. Przy czym z mojego krótkiego, aczkolwiek intensywnego doświadczenia z tym dronem, z gracją i z elegancją przyjmuje wszelkie uderzenia. Czy to w drewno, czy to w metal, czy w inne rzeczy. I faktycznie jedyne co tutaj ucierpiało, to śmigło i ten słupeczek pod kamerą. On już nie jest idealnie prosty. I czuję, że będzie trzeba go po prostu wymienić. Elektronicznie jest tu bardzo fajnie. Cały stack to Mamba. A jak? FC z procesorem 722 i 40-amperowe ESC na Bell Heli S. Tak jak mówiłem na początku, nie mam tu Betaflighta, wgrany jest tu EmuFlight. To moje pierwsze doświadczenie z EmuFlightem i co mogę o nim powiedzieć? Działa. Program ma inny kolor, ale działa. Pewnie jest to przejaw ignorancji. Ale dla mnie z poziomu użytkownika różnica jest zerowa. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ja swoją sztukę zasilam takim pakietem. 6S, 650 mAh, no i złącze XT60. Na tym klocku dron polata jakieś 5 minut i można go pałować, a on wydaje się nie mieć nic przeciwko. Przy czym właśnie, ja tu latam z Instant 360 Go 2. Jeśli chodzi o budowę, to warto tu wspomnieć o takich drobiazgach, które sprawiają, że naprawdę chce się używać dronów Diatone. Wydruki z TPU przyzwoitej jakości. Nawet tutaj, mimo że dron nie ma crossfire'a, mamy mocowanie na antenę. Nie każdy producent to dokłada.
patrząc na ramę i jej konstrukcję, ona bez problemu przyjęłaby większy stack, taki z otworami 30x30 mm. Duże śruby, podkładki, izolacja tam, gdzie trzeba. Kurde, no. Nie ma się do czego przyczepić. No i jeszcze jedna, wersja cyfrowa. Moja przyszła z Vistą i z Kadaxem Polar, a wersja analogowa byłaby wyposażona w Rankama Fenixa 2 i TX500 od Mamby. Fenix 2, świetna kamera, porównywalna z Rattelem, a Rattel to jest jedna z fajniejszych kamer, moim skromnym zdaniem, do analoga. Jedna z fajniejszych, na jakich latałem. Może tak. Zasadnicze pytanie to, czemu ten dron jest tak różny od reszty konkurencji i czemu o tyle fajniejszy? Odpowiedź jest prosta, bo mam w dupie przepisy. Te mniejsze drony, jak Smart czy jak Beta, one zostały stworzone w jednym celu. Założyć małą baterię, założyć albo rozebrane GoPro, albo jakąś inną mikrokamerę i mieścić się w 250 gramach. Aroma waży 250 bez niczego, na sucho, i bez kamery, i bez baterii. Także wygląda na to, że i w tym wypadku, kto ma gdzieś ograniczenia i limity, wychodzi na tym najlepiej. I tak, wielu z was, kupując tego kłada, nie będzie w stanie legalnie wziąć go na krakowski rynek i polatać między Sukiennicami a Kościołem Mariackim. A tym da się to zrobić bez problemu. No cóż, smuteczek. No zobaczcie na różnicę w tych ramionkach. Przecież te w Romie są 3 razy grubsze niż te w Smarcie. No tu jest trochę lepiej. Ale wciąż ogromna dysproporcja. Świetny dron. Autentycznie świetny dron. I od kozackiej marki. Bo Diatone to jest producent, z którym no do tej pory nie miałem absolutnie żadnych problemów nigdy. Ani jednej reklamacji, ani jednego zwrotu. Nic. Ten znaczek Quality Control Best. W tym wypadku faktycznie musi coś znaczyć. Także ode mnie 4,5 rudej głowy na 5. Czemu nie 5 na 5? Bo nie strzela laserami i nie zieje ogniem. Wtedy byłby dron idealny. No, to jakby ktoś się zastanawiał, to tego drona we wszystkich wersjach, cyfra, analog, 4S i 6S, można kupić w moim sklepie. Za kilka dni kończy się konkurs na gdziepolatać.pl, także wrzucajcie zdjęcia i wysyłajcie mi maile, bo wszystko jest w regulaminie konkursu. Maila trzeba wysłać, żebym wiedział, że bierzesz udział w konkursie, bo będziemy rozdawać tysiące, dwa konkretnie, tysiące złotych. W tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapę w górę i daj suba. Subik to nie jest zaspokojenie czystej mojej próżności, tylko zwiększanie zasięgów kanału. Subik, dzwoneczek, jedziemy. To co, gumowych Jeffy do następnego. Hej!